Do momentu bankructwa państwa w Unii Europejskiej, państwa greckiego, wydawałoby się, że rządy mogą bez żadnych ograniczeń rozdawać przywileje i zatrudniać w sektorze państwowym kolejne osoby. W Grecji doszło do tego, że połowa dorosłej pracującej ludności miała pracę od rządu, a druga połowa musiała zapracować na siebie, na swoje rodziny i na tych, którzy pracowali dla rządu, co spowodowało, że Grecja stała się bankrutem i do lipca roku 2022 miała 12-letni zarząd komisaryczny, także rząd Grecji nie mógł podejmować samodzielnie decyzji finansowych. Okazało się też, że papiery dłużne takiego państwa są niewiele warte, stąd do niedawna, przypomnijmy, była reklama, że obligacje rządowe są bez ryzyka, co rząd Grecji pokazał, że tak już nie jest. Nie ma możliwości rozdawania bez ograniczeń i w dodatku cały czas się zadłużając, bo jak pokazuje przykład państwa greckiego, budowanie dobrobytu nawet wybranych przez rząd grup obywateli, czy grup społecznych, czy zawodowych, prędzej czy później się kończy i prowadzi do niestety bankructwa całego państwa, a nie tylko zatrzymania finansowania uprzywilejowanych grup. Dlatego też lekcja grecka powinna nas uczyć, że nie ma niewyczerpywalnych zasobów pieniądza, które wbrew pozorom, nawet jak się dodrukuje wartości, one nie zyskają na dodruku, a mogą wyłącznie stracić, jest ślepą drogą prowadzącą do długu nie do spłacenia przez najbliższe stulecie, a co gorsza, do utraty suwerenności, bo zadłużanie państwa w sposób niemożliwy do spłacenia w przewidywalnym czasie prowadzi również do utraty suwerenności, a tym samym niepodległości, która będzie już tylko czysto formalnym statusem.